Serdecznie wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj zasiadka wczesna wiosenna. Pokażę wam fajną rzecz, kupiłem. Zmieniłem sobie piecyk. Zmieniłem piecyk na Sevena. Miałem wcześniej piecyk Rotempa, był to Rotemp 1000, Rotemp 2000. Także przechodziłem przez te Rotempy. Kupiłem w tym momencie Seven Oxa i jestem, powiem wam, mega zadowolony. Dzisiaj będzie taki oficjalny test. Wcześniej odpalałem piecyk w domu, aby sprawdzić, że to wszystko działa. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda i co jest w zestawie. Ja dokupiłem sobie do niego od razu torbę. Ja tu lubię mieć te tematy fajnie poukładane, lubię mieć porządek. Tak, w zestawie do piecyka dostajemy wąż z reduktorem. Pamiętajmy, że to wejście tutaj jest na gwint na dużą butlę. Żeby podłączyć ten piecyk pod mniejszą butlę, jedynkę, dwójkę, trójkę, ja mam akurat jedynkę, trzeba kupić taki reduktor, taką przejściówkę właśnie z małej butli, z dużej butli na małą butlę. I słuchajcie, będziemy testowali ten piecyk dzisiaj. Ja sobie dokupiłem jeszcze do niego akcesoryjny wąż 2 metry. Oryginalny jest Seven Oxa. Zaraz ten wąż będę montował. Także mamy komplet, a piecyk sam, o, zobaczcie, jest bardzo lekki. Bardzo fajny, jest bardzo bezpieczny. Posiada czujnik przeciw przewróceniu, posiada czujnik tlenu, prawda, lekki, poręczny. Uchwyty zmontujemy od dołu, można go sobie gdzieś w warsztacie zamontować od tyłu. Tutaj też jest miejsce na dodatkowe kartridże gazowe, także może być i zasilane kartridżami. Prosty temat, zapalnik jest, start, mamy tutaj trzy programy i wejście do węża. Także ja się biorę za odpalanie, ustawianie piecyka. Możemy jakiś test sobie później przeprowadzić, bo mam termometr taki zewnętrzny. Czujkę postawimy na zewnątrz, termometr do środka, piecyk odpalimy. Miejmy nadzieję, że fajnie to nam się sprawdzi. Co do namiotu, no dzisiaj będę grzał, będę starał się grzać na jedynce Haida XL. Jeszcze jedna ważna rzecz, do tego przewodu 2 metry producent daje takie zabezpieczenie. Jest to zabezpieczenie przeciw chyba pęknięciu węża i to jest jakaś norma w Niemczech powyżej 2 metrów. Także u nas nie jest to potrzebne. Czytałem na różnych forach, szukałem, nie znalazłem też odpowiedzi. Wąż 2 metry, podłączam normalnie pod butlę i pod reduktor. Butla 1 kg, montuję teraz na niej reduktor. Pamiętajcie, odwrotny tutaj jest gwint, jak w każdej butli gazowej. Butlę mamy podpięto, wszystko ładnie, szczelnie. Tutaj wam pokażę, bardzo fajnie wszystko działa. Jest tutaj do wejścia głównego podłączenia szybko złączka. Także wpinamy i jest to gotowe, tak? Piecyk naprawdę niewielki. Jego zaraz będę montował do namiotu. A jeżeli chodzi o piecyk, o miejsce w namiocie, to wygląda to tak w tym Haidzie. Jest tutaj naprawdę duża przestrzeń. Piecyk bezpiecznie stoi. Zostawię, tak jak mówiłem, termometr.
No i będziemy sobie później sprawdzać, nie wiem, czy rano, czy pod wieczór, jak to wygląda. No cześć, słuchajcie, po nocy, powiem wam, naprawdę super. Bardzo ciepło w namiocie. Ja miałem ustawiony piecyk tutaj na jedyneczkę. To w środku mam 15 stopni, na dworzu jest 7. No zobaczcie, to jest taki mały tutaj mikro w sumie ogień. Czy to w ogóle ogniem nazwać? Jestem mega zadowolony, jestem na tak, jeżeli chodzi o piecyk Sevena. Naprawdę i najważniejsze, namiot w środku jest suchusieńki. To jest no mega dla mnie plusem. Teraz czekamy na rybę. Jesteśmy najlepszym sklepem marki Massive Bites w Polsce. Posiadamy pełną ofertę razem z wszystkimi nowościami. W naszych katakumbach znajdziecie pełną ofertę Sportexa, Nesha, Sonika, Shimano oraz wielu innych marek. Ogromna ilość możliwości, ponieważ mamy największą ofertę w Europie. Jesteśmy bardzo elastyczni, potrzebujesz specjalnie wyceny, skontaktuj się z nami. Na naszej pakowni wysyłamy paczki najszybciej jak to możliwe, a nasza wspaniała ekipa dopilnuje, by wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.